Hej, siemano ludzie, z tej strony, witam was serdecznie w kolejnym odcinku, a dzisiaj mamy paczuszkę dla Kubusia, taką można powiedzieć na Mikołaja. Dostaliśmy paczuszkę od firmy Amit, taka dosyć spora, duża, więc zaraz zobaczymy co jest w środku, bo szczerze mówiąc nawet nie wiem, bo to jest niespodzianka, więc jedziemy z tym kopcem. O, tak. Ciach. Kuba na pewno będzie zachwycony. I tu mamy, moi drodzy, o, kartoniki, książki. Książki oczywiście z Lego, bo Kubuś jest zachwycony teraz Lego. Lubi, tak? Podać sobie, składać ludziki i zobaczmy, co my tu mamy w środku. A jest tego naprawdę bardzo dużo. Ja ci będę, Żanka, tam pokazała w drugą stronę. Ekstra. Ekstra. Ekstra, mamy tutaj księgę żywiołów z Lego Ninjago. Mam nadzieję, że to widać. Super widać, no. Naprawdę widać? Tak. Tak? No to super. Mamy tutaj książeczkę oczywiście do czytania. Ja to później wam jeszcze wszystko pokażę z innego ujęcia. Na razie tylko otworzymy sobie paczkę, bo zajrzycie, zaraz Kuba wstanie. Dobra, tu jest pierwsza książeczka. I tu mamy drugą książkę, Przygody w Krainie Ninjago. Kuba jeszcze nie oglądał Ninjago. Teraz ogląda Bubę, jak już pewnie widzieliście na jednym odcinku. Także mamy tutaj drugą książeczkę do czytania, także Żancia będzie miała mu co czytać. I tu już widzę coś fajnego. Mamy taką puszkę. Mamy taką puszkę też z Lego Ninjago. I z tego co widzę, mamy tutaj cztery niesamowite książki. I są też figurki, figurka i naklejki. To co Kuba lubi najbardziej. Kuba lubi przyklejać. W ogóle puszka bardzo fajnie wygląda. Taka tłoczona, więc na pewno mu się sama puszka spodoba. Co my tu mamy? A, dobra, nieważne. Lecimy dalej. O, widzę tu kolejną puszkę. I jest to Lego Jurassic World. I te puszki wyglądają naprawdę kozacko. Widziałaś? No, super. I tutaj mamy, ile? Też cztery książki. Jest ludzik i są też naklejki. Kuba będzie zachwycony. Ostatnio. On już był zachwycony, jak zobaczył tą... ten karton, więc no niestety no musimy mu dać wcześniej. A on lubi naklejać, to jak się dorwie i do tego. Mamy też Harry'ego Pottera również w takiej puszce. To są takie zestawy i tutaj z tego co widzę mamy 4 książki, 60 naklejek, minifigurka Harry'ego Pottera. Naklejki to Kuba zaraz będzie przyklejał. Kuba lubi strasznie też naklejki. I zobaczmy co mamy tutaj jeszcze. I mamy tutaj projektuj i baw się. Takie coś. O! To klocki się tam sypią. I tutaj widzę, że możemy sobie coś budować i chyba przyklejać, malować czy coś takiego. Fajne. Później takie rzeczy to... zręcznościowe. Super. No tak, bo Kuba teraz lubi takie rzeczy. Jest na takim etapie właśnie. Ponad 130 elementów Lego. 4 w jednym modele. No, będziemy z nim układać. Na pewno się ucieszę. Ja w ogóle siedzę w tej czapce, no bo wiecie, już taki klimat się zbliża, co nie? Mikołajkowy. O! Tu mamy kolejny zestawik Lego Ninjago. I z tego co tu widzę, to taka fajna, fajna figurka jest. Figurka z rządu Mistrz Wu. I tu mamy też dziennik pokładowy i wyjątkowa mapa w środku jest. No na to jeszcze jest za małe, ale oczywiście książeczkę można mu poczytać. Zresztą jak dorośnie, to wow, ja już tu widzę kolejne fajne rzeczy. O, to jest kozak, co nie? Mhm. Powiedz coś, Żanka. Potter kontra Malfoy. No, mamy tutaj dla wszystkich fanów Harry'ego Pottera. Ale tu najlepsze jest to, że tu mamy taką scenkę 3D i można sobie ją wykorzystać do zabawy również z ludzikami Lego. Tutaj z tyłu jest tak fajnie pokazane. Ja to oczywiście później otworzę i wam wszystko pokażę na samym końcu odcinka. Także to mi się strasznie podoba. Takie zestawy to są naprawdę bardzo fajne. I jeszcze jeden taki duży zestaw tutaj widzę. O, tu się też Kuba strasznie cieszy. I tutaj też jest scenka 3D. Bo a co to? Lego, a Lego City. A Kuba już ma trochę tych ludzików. I tu mamy też scenkę, którą można też sobie wykorzystać do zabawy właśnie z ludzikami, z samochodzikami i tak dalej, więc na pewno to Kubusiowi rozłożymy, bo to wygląda bardzo fajnie. Ja już kiedyś miałem taki podobny zestaw ze scenką 3D. To było chyba świąteczne.
Kuba jeszcze śpi z tego co widzę. I tu jeszcze nie koniec, bo mamy jeszcze jedną taką fajną scenkę 3D Lego Ninjago. I tutaj widzę, że są książeczki, są figurki, no i oczywiście ta scenka. Także takie zestawy wyglądają naprawdę bardzo fajnie. Moja to górka mi się to zrobiła. I co my tutaj mamy? O, i coś świątecznego. Buduj i baw się Boże Narodzenie. No tak, już niedługo święta, więc fajnie. I tu możemy sobie zbudować takiego Mikołaja. Więc na pewno Kubusiowi go zaraz złożymy. W sensie jak wstanie, no bo on by nam chyba nie podarował. I tutaj mamy też naklejki i różnego rodzaju zadania. Także ja to później Wam wszystko pokażę jeszcze z innego ujęcia. Także to wygląda naprawdę bardzo fajnie. Zobacz, o! On będzie się cieszył. Ale w ogóle fajnie, bo już ten klimat taki świąteczny, a tu mamy w ogóle naklejki, które wyglądają w ten oto sposób. Także naprawdę się ucieszy. Teraz poczekamy, aż Kubuś wstanie. My to mu zapakujemy jeszcze raz do kartonika. I on sobie będzie po kolei wyciągał. Także to jeszcze nie koniec odcinka, a później na samym końcu Wam wszystko pokażę, jak to wygląda. Także widzimy się w kolejnym o, części pusto. Odcinka. No pusto, pusto. Ale zaraz wsadzę to z powrotem i poczekam, aż Kuba wstanie, bo widzę, że już się tam rusza. Także widzimy się za chwilkę. W kartoniku pokażesz nam wszystkim? Kuba się obudził. Już zdążył jedną książeczkę wyciągnąć, tak? Kubuś? A idziesz zobaczyć, co tam jeszcze jest w pudełeczku? Zobacz, co jest w pudełeczku. Przynieś inne rzeczy, no. Jakie tam fajne rzeczy są. No, a zobacz, tam pasz, masz jeszcze tyle, że... No, zaraz będziemy... Otworzymy, ale tam jest jeszcze, są inne rzeczy. Idź do kartonika. Chodź, zobacz. No, idź zobacz. Co tu jeszcze jest takiego fajnego, co? Pomóc ci? Czekaj, Kubusiu. Tata ci weźmie tylko... O! No i wyciągaj sobie, co tutaj fajnego jeszcze, Kubuś, zobacz, no. Jeszcze zaspany jesteś, co? No wyciągaj sobie po kolei. Co to tam jest? Ła, takie ciężkie, co? Pomóc ci, Kubuś? Tak? Trochę za ciężkie. To zobacz, co tu masz za fajną książeczkę taką. Widziałeś, jaki fajny zestawik? Przyniesiesz to, co tata ma w rączce? O! A Kuba już by chciał... Czekaj, to mama ci to wyciągnie. A idź sobie zobacz, co tam jeszcze zobacz, jest. Przynieś inne rzeczy. Mama ci otworzy, no. Otworzę, no. Za dużo wszystkiego. No przynieś, no. Co tam jeszcze jest? Książeczki, tak? Wow! Kubuś! No, tata ci przytrzyma tutaj kartonik. Weź dwie rączki, bo to ciężkie, no. Tata ci pomoże. Trzymaj, Kuba. Zobacz, no. Zanieś mamie i przyjdź, wyciągniemy następne, tak? No, daj. Daj mi. To daj, odłożymy tu na boczek. Chodź. To chodź, tata ci powyciąga. To jest Mikołajem zafascynowany. To aha. Najpierw jedno. Najpierw jedno, dobra, to później wyciągniemy resztę. Coś jeszcze zostało, Kubusiu, tam w kartonie. Kuba już wszystko tu powyciągał. Poskładałem mu ludziki. Oczywiście potem to wszystko pochowam. A na samym końcu pokażę Wam wszystkie te zestawy osobno, jak to wszystko wygląda. Kubusiu, zostało coś jeszcze w kartoniku? O, tu mam jeszcze pana policjanta i złodzieja. Podobają Ci się ludziki? Co? A z Kuba... Tak, a zostało coś jeszcze tam, Kubusiu, w tym pudełeczku? Czy nie? Jest tam coś jeszcze? O, ja widzę, że tam coś jest, ale za ciężko, co? Dobrze, to tata dogra później odcinek na końcu, więc będziecie mogli sobie wszystkie te zestawy zobaczyć, co i jak. A ja tutaj muszę już Kubusiowi pokazać, bo on już się nie może doczekać. Zaraz tata ci złoży ludzika, tak? Te zestawy naprawdę wyglądają bardzo fajnie. Tu są na przykład, o, naklejki, książeczki. Kuba już nawet jedną naklejkę nam przykleił na stole. Dobra, Kubuś, ja ci złożę tą figurkę. No, a tak jak mówiłem, to ja Wam wszystko później na samym końcu zrobię taki fajny zlepek i Wam wszystko pokażę, jak to wygląda, bo na razie muszę pilnować Kubusia, bo on jeszcze nie może sam się tym bawić. Ale ludziki to już zbiera. O, no właśnie, tak. Chcesz otworzyć? Dobra, Kubusiu, daj, tata ci otworzy.
Słuchajcie, dogrywam wam ten odcinek już bez Kubusia i tak jak obiecałem, pokażę wam teraz, jak to wszystko wygląda, a naprawdę fajne to jest, bo już sobie to tutaj rozłożyłem, żeby wam pokazać. No i przyznam się szczerze, już troszkę się pobawiłem z Kubusiem, także naprawdę no, świetna sprawa. Najbardziej podobają mi się te duże zestawy i jak widzicie, te scenki 3D są naprawdę przekozackie. Tutaj mamy pierwszą scenkę właśnie z Lego Ninjago. Ja już sobie tu poustawiałem ludziki. Na razie one tutaj są bez żadnych innych sprzętów typu miecze i tak dalej, bo boję się, żeby Kubuś, no wiecie, coś sobie z tym nie zrobił. Także na razie on bawi się samymi ludzikami. Tutaj mamy pana policjanta, jak to Kuba mówi, Io Io. Tu sobie dałem jeszcze tego gościa z Parku Jurajskiego. No i tu mamy właśnie scenkę 3D z Lego City. Naprawdę też jest fajna, ale najbardziej mi się podoba scenka ta 3D z Harrym Potterem. No przekozacka, te schody naprawdę wyglądają świetnie. Także polecam. Tutaj dałem sobie Harry'ego Pottera z sową, a tu jest Harry Potter już z miotłą właśnie z tego zestawu. A ten smok też tutaj wygląda naprawdę świetnie. No, no ta scenka najbardziej mi się podoba. Oczywiście z tyłu też są scenki, ale ja sobie ustawiłem z tej właśnie strony. No i jeszcze w tych zestawach, oprócz figurek i scenek, na przykład tutaj z Lego Ninjago, mieliśmy dwie książeczki. Tu mamy jedną książeczkę właśnie opowiadania i tutaj również mamy komiks. Także no polecam, a wiem, że są też moi widzowie tacy, którzy lubią Lego. Także na prezent, na święta, naprawdę kozacka sprawa. Przepraszam, bo w ogóle miał ten odcinek być troszkę wcześniej, ale mój program do obróbki filmów nie chciał ze mną coś ostatnio współpracować. Także bardzo przepraszam firmę Amin, że ten odcinek jest troszeczkę później. Tutaj mamy Lego City. Mamy też oczywiście opowiadania, gotowy do akcji. To jest druga książeczka i tu mamy oczywiście komiks. No mój Kuba naprawdę był niebowzięty, jak to zobaczył. Naprawdę fajna sprawa. I tutaj jeszcze z tego trzeciego dużego zestawu z Harrym Potterem mamy tutaj różnego rodzaju zabawy. No i tutaj już widać, że coraz bliżej święta. Także ilustracje tutaj są bardzo, bardzo ładne. No i tu mamy jeszcze drugą książeczkę, która była i tutaj też mamy różnego rodzaju zabawy. No Kuba jeszcze jest za mały na te zabawy, które tutaj są, ale jak już będzie troszkę starszy, to na pewno myślę, że będzie się ze mną albo z Żanką bawił. Także te trzy scenki 3D są no, kozackie. Naprawdę strasznie mi się podobają. No i słuchajcie, tutaj jeszcze miałem puszki i książki. Ten zestaw też naprawdę bardzo fajnie wygląda. Nie składałem tego do końca, bo no tak jak mówię, no nie chcę, żeby Kuba się bawił tymi małymi klockami, ale ludziki to na spokojnie zawsze można go przypilnować. I tutaj mamy też książkę, w środku jest też mapa, tutaj są właśnie klocki. To jest też naprawdę świetny zestaw. I tutaj możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda. Tego właśnie mistrza udałem sobie tam do tej scenki 3D. No i tutaj oczywiście książka opowiadania Przygody w krainie Ninjago. I tutaj kolejna księga żywiołów, również Lego Ninjago książki. Gruba oprawa, naprawdę świetnie to wygląda. Także polecam serdecznie. Do tego jeszcze już Kuba dobrał do Świętego Mikołaja, który jest pilnuje chyba tam kalendarza adwentowego z czekoladkami. Gdzieś tam powinien być. No i tutaj oczywiście są naklejki, to co Kuba uwielbia najbardziej. I ten zestaw, to już Żanka się tu przymierza, bo tutaj można się fajnie bawić, budować, naklejać, rysować. Tu są takie fajne szablony. No świetna sprawa. Ponad 130 elementów Lego. Tak to z tyłu wygląda. No teraz mogę wam na spokojnie to wszystko pokazać, bo przy Kubusiu to raczej się nie da. I tutaj puszeczka, pierwsza puszka z Lego Ninjago. Te puszki strasznie mi się podobają. No i mamy tutaj naklejki,
Kuba to już zaraz to wszystko powykleja. I mamy tutaj cztery, raz, dwa, trzy, cztery komiksy. A nie, tutaj są łamigłówki. Tutaj też są zadania, tu są zadania, a tu jest komiks. Także przepraszam. Druga puszka z Harrym Potterem. Tu już Kuba zaczął coś chyba wyklejać. Nie wiem, czy to tu było, czy to było w Parku Jurajskim. Nie, chyba w Parku Jurajskim. Także tutaj mamy też naklejki. No i tutaj mamy zabawy różnego rodzaju. Jest raz, dwa, trzy i cztery. No świetnie to wygląda, kolorowo. Także książki jakieś czy coś tam można później Kubusiowi poczytać, jak już będzie troszkę starszy. I tak samo te zabawy tutaj. Oj, coś mi nie idzie. Dobra. I ostatnia tutaj puszka to było Lego Park Jurajski. I tu chyba Kuba się gdzieś dobrał do tych naklejek. Zaraz zobaczę, gdzieś tu coś odklejał. O właśnie, już widać skutki użytkowania, bo Kuba już próbuje sam sobie odklejać i przyklejać, także naklejki to jest, naklejki i ludziki i resoraki to jest po prostu jego teraz fascynacją, strasznie lubi jak się z nim bawi samochodzikami, tymi ludzikami. No i tutaj mamy oczywiście komiks, tutaj mamy drugi komiks, znaczy komiks, tutaj mamy zadania, no dokładnie. I tu jeszcze mamy kolejną książeczkę i tutaj jest co? Też mamy zadania, można tam sobie coś malować z tego co widziałem i tu można nawet kolorować, także Kubuś kredki ma, więc będziemy na pewno sobie kolorować i się tym bawić, także Kuba jest mega zadowolony, świetnie to wygląda, ja już składam i polecam, naprawdę polecam. Jako prezent na święta pod choinkę. Wiem, że też oglądają mnie rodzice. Także naprawdę bardzo, bardzo fajna sprawa. A z tymi scenkami naprawdę można się naprawdę bardzo, bardzo fajnie bawić. To było na tyle w tym odcinku. Ja Was pozdrawiam serdecznie. Piszcie w komentarzu, jakie prezenty Wy dostaliście. I tyle. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!